Witam serdecznie kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału, wszystkich widzów, wszystkich, którzy ten dzisiejszy filmik oglądają. Dziś piękny dzień, słoneczny, bardzo fajny. W ciągu dnia nie nagrywałem, ale udało się z gołąbkami popracować. Udało się je wykąpać, zrobiłem im kąpiel. Pięknie się kąpały, dzisiaj wesoło sobie gruchały i tak dalej. Teraz będę szykował karmę z najlepszym olejem, olejem własnej produkcji, który jest to olejek czosnkowy, który sam wyprodukowałem sobie na własne potrzeby. Kto jest zainteresowany, jak ten olejek się robi, to odsyłam do filmiku, gdzie było cały proces pokazany. Filmik nie odda zapachu, ale pięknie ten olej pachnie, super też, można powiedzieć, nawet smakuje. Także taki złocisty, używam go, żeby zwilżyć karmę i po zwilżeniu karmy zostaną dodane dodatki do karmy prozdrowotne, proimmuno, dobre bakterie i o, ten sposób. Także zaraz to wymieszam. Karma jest zasypana ziołami i proimmuno. No i właśnie jak sobie przygotuję tę karmę, to pójdę karmić proimmuno z tej U2, dobre kultury bakterii. No a jestem tutaj w gołębniku w środku i teraz pokazywałem tutaj preparat firmy TO2, który między innymi w swojej hodowli stosuje i właśnie w pewien sposób miałbym apel do hodowców, taką prośbę, bo otrzymuję bardzo wiele telefonów w sprawie prośby wskazania miejsc, gdzie można kupić środki TO2. Mają też nowe środki na koksydiozę, środek ze siarą, kolostrum, fajne środki i hodowcy poszukują zakupu tych środków i mają problemy w swoich okolicach znaleźć to w swoich sklepach. Stąd moja taka prośba i może się uda pomóc niektórym hodowcom w komentarzach lub najlepiej w komentarzach. Prosiłbym o podanie miejscowości, w której się mieszka, w której jest sklep, w którym nie ma tych środków w danej okolicy, żeby po prostu postaram się coś zaradzić temu, bo część hodowców oczywiście może internetowo zakupić środki z firmy TO2, ale niektórzy chcą stacjonarnie, więc jeśli macie problem z zakupem środków, to podajcie miejscowość z adresem, najlepiej z kontaktem do sklepu, w którym byście chcieli, żeby te środki były, w komentarzach pod niniejszym filmikiem. No i postaram się z tym coś zaradzić, przekażę do firmy, żeby coś spróbowali z tym zrobić i żeby ta dostępność tych środków była w waszej okolicy większa, bo trzeba przyznać, są takie rejony, jak to się mówi, czarne dziury, z których hodowcy dzwonią i nie mogą środków zakupić, mają z tym duże problemy. Także jeśli w waszej okolicy występuje problem z zakupem środków z firmy TO2, proszę pod filmem od komentarz, miejscowość, najlepiej adres sklepu, jakie stacjonarne się znajdują. Ja postaram się to przekazać do menedżera firmy i może uda się zdziałać coś w tym kierunku. Także tak, bo naprawdę mnóstwo tych telefonów, ciężko każdemu pomóc, niektórzy nie chcą internetowo, starsze osoby różnie się z tym internetem posługują, a
praktycznie codziennie ktoś pyta, gdzie ja mogę zakupić z różnych rejonów Polski, więc może uda się coś w związku z tym zorganizować. A u mnie w Gołębniku tutaj akurat jesteśmy przy dziewczynach. I jak widać, dziewczyny bardzo chętnie tutaj karmę z dodatkiem probiotyków jedzą. Ja uwielbiam zapach też czosnku w Gołębniku. Także ta karma pięknie czosnkowo pachnie, jak się wejdzie. Lubię takie klimaty. Taki zapach, zresztą ten okres teraz jest przyjemny. Można popatrzeć na gołąbki, pokarmić. Sama przyjemność przebywać w Gołębniku. I tu jesteśmy w kolejnym przedziale. Z takich nowinek, akurat reportażu żadnego nie nagrałem, ale byłem, korzystając z tego, że czas mi na to pozwolił, dziś odwiedzić jedną z pszczołowych hodowli. Miło sobie o gołąbkach porozmawiać, podyskutować, że tak powiem. Udało się też w dzisiejszym dniu spędzić czas przy kawie i przy rozmowie o gołąbkach. Więc hodowcę, którego dziś byłem, serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Akurat rozmowa była miła, później trzeba już było jechać do domu, więc żadnego reportażu z hodowli akurat nie nagrywałem, ale miło się pogawędziło. Może innym razem się uda coś nagrać, a dzisiaj tylko pozdrawiam. Gołąbki sobie tu zajadają wszystkie elegancko. Tutaj można zobaczyć kał, jaki mają gołąbki. Puch się też pojawia. Apetyt i też im dopisuje. Jak ktoś lubi sobie oglądać gołębie, to może to razem ze mną czynić. Teraz się nic nie dzieje, tylko karmimy tamten, co się gdzieś zahoczył. No. A akurat wpadł mi w ręce samczyk. Chce iść jeść. Potężny samiec. Jest to samczyk od kolegi, od mistrza Polski tegorocznego, który był przede mną. W zeszłym roku był wicemistrzem Polski, w tym roku zrobił mistrza Polski. Od kolegi Dobrzańskiego Mariusza. Udało się z nim stać na podium. On pierwszy, ja 4 miejsca niżej na 5. Mam od niego też gołąbki. Jak widać, żyją. Dobrze się spisały. Zobaczymy, co pokażą. Tu jest ten, o, ten nakrapiany, potężny samiec. Zobaczymy. Będziemy testować w lotach gołębi dorosłych. Kolega miał też ode mnie gołąbki, wymieniliśmy się. Także o, jak samczyki kurczą, dzisiaj trochę fajnej pogody, to to wszystko pięknie, pięknie żyje. Tutaj wszystko fajnie funkcjonuje. A, tu jest widać, jedyny problem, te przedziałki są zrobione jakby z papieru i kurcze myszy się do nich wdały i dziurę mi tu zrobiły. Czy tu i w dwóch, trzech innych miejscach, chociaż staram się tutaj walczyć z gryzoniami,
nie do końca idzie się z tym poradzić, żeby tych myszy nie było. A mówię, te przedziałki są, powiedzmy, no tak by prawie jak papier i strasznie, no strasznie łatwo się z tym poradziły i porobiły kilka dziurek. W ogóle śmieszne, że na takiej wysokości, nie wiem co one to kombinowały. No ale cóż, ważne, że na razie dziura mała gołą nie przejdzie, tylko że jak będą powiększać. Idziemy do następnego przedziału. Jesteśmy w następnym przedziale. Tu z kolei mamy rudzielca. To jest z kolei pierwszy lotnik oddziału 6x6. Najgorszy konkurs na oddział 50. Z rodziny moich Rudych i Szaleńca. I jest tu też rudzielec. Nie wiem, czy to na kamerce będzie widać tak dokładnie, bez światła. O. A on jest Rudy. Rudy jest to też brat mojej lotniczki, 7 w Polsce w kategorii F z koeficjentem 3,55. Co fajnego, ta siostrzyczka miała 4 konkursy z koeficjentem 10. Tutaj jeśli chodzi o młode, one są wszystkie razem, samczyki, samiczki nie są rozdzielone, także tutaj między tymi są też samczyki, samiczki. Co tu jeszcze fajnego? To jest werkamen. Też ciemne z werkamena są tu gołębie. No. O, tutaj też, ale tu nie włączałem sprzątania. To włączymy i posprzątamy im zaraz. O, tu moje Rude. Ktoś tam mówił, że z rodziny moich Rudych. Niektóre są rude, niektóre nakrapiane, niektóre niebieskie. Właśnie pierwsza lotniczka moja w F-ie, 7 w Polsce, jest niebieska, ale jej matka jest ruda. Więc nie zawsze wszystkie rude wychodzą. Tu gołąbki tak wyglądają. Są samiczki, samczyki. Ta pstra też jest. To jest z rodziny Szaleńca też, akurat po siostrze Szaleńca, nawet imbretka, bo to jest imbret na Szaleńca, parowany na siostrę Szaleńca. Taka zimbredowana. Ale fajna wyszła. Miło oglądać tą przyszłość, można powiedzieć, gołębnika, bo one będą o przyszłości gołębnika decydować. Samce skaczą po górze, gruchają. Wesołe. Zresztą słychać chyba w tle. No i wysprzątamy im przy okazji tutaj te celki, tu się już trochę nazbierało. Przy okazji będzie widać, jaki mają kał. Na razie widać, że tu
gotowe. No i tak wygląda wszystko posprzątane. A gąbki sobie już miejsca zajmują. Trzeba by też te ruszta przeszurać, ale tak na szybko to wystarczy. A tutaj widzę, że głównie dziewczyny chyba. No i tak to tu u mnie wygląda, więc chyba w sumie tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot.